A partnerem kanału jest Jazz Join IT, jobboard dla branży IT numer jeden. Posiadają ogromną ilość ofert pracy od topowych firm na rynku i mają najwięcej ofert pracy z widełkami. Siemanko z tej strony, łysy zaprogramują życie.pl i Łukasz Owca. Witamy Was w kołkaście w naszym podcaście. Cześć, Łukasz. Siemka. Po dłuższej przerwie wracamy z tematem. Mam nadzieję, że już regularnie, co dwa tygodnie, tak jak sobie tutaj gdzieś z Łukaszem ustaliliśmy, odcinki będą się pojawiać. Jesteśmy już na Spotify, więc można nas tam posłuchać. Można nas znaleźć pod nazwą Codecast. Trzeba się trochę przekopać przez kilka innych Codecastów i, i, i podcastów zagranicznych, ale można nas znaleźć. Jest logo za programy Życie, więc zapraszamy Was serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie generalnie na temat konferencji IT. Z racji tego, że ja miałem okazję obejrzeć konferencję I Love Dev. Łukasz był na PHP Summit. To sobie porozmawiamy o naszych odczuciach i ogólnie na temat tutaj konferencji. Czy warto w nich brać udział, czy nie, czy Hit, czy Kit. Ale tak na początek, co tam dobrego u Ciebie, Łukasz, w ogóle słychać. Dawno nie gadaliśmy, a oprócz tego oczywiście, że, że wróciłeś świeżo co praktycznie z, z konferencji. No, de facto to niewiele się zmieniło. No, cały czas jest bieżąco praca, a czy tam jakieś no, rzeczy ze studiów związane. Natomiast ostatnio się po prostu znowu zacząłem interesować militariami, tam bardziej historią II wojny światowej, także zamiast programować jakieś swoje projekty, to się zajmuje gdzieś tam, powiedzmy, słuchaniem podcastów o tematyce wojennej czy, czy coś w tym rodzaju, a tak to w sumie nie ma niczego cieka ciekawego, no bo jak to, jak to się mówi, nie? Życie jak dzień to tam... Dokładnie. Scenariusz jest bardzo przewidywalny. <grych> Ale to dobrze z jednej strony, że w sumie jest jakaś zajawka niezwiązana z IT, bo to jednak Dobrze jest odpocząć trochę od tematu i, i mniejsza szansa na wypalenie się po jakimś czasie. Nie? Także do, Myślę, do, 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 dobrze, że jest jakaś odskocznia. No Właśnie tak, tak uznałem. To była jakby pewna moja motywacja, gdy przypomniałem sobie, że właśnie miałem taką zajawkę już od dłuższego, znaczy już kiedyś tam się tym interesowałem. No i stwierdziłem, że skoro i tak mam bardzo dużo, czy to powiedzmy RTS-ów na Steamie, czy czy po prostu mogę pograć się z przyjaciółmi tam powiedzmy? nie ja mam mhm. dwóch ziomków, no z nimi nie poprogramuję, bo oni e, nie bardzo są w tą stronę, że tak powiem, ukierunkowani. E, nie są pasjonatami powiedzmy tak jak ja czy ty. E, tak e, tutaj, ponieważ są to gierki skyrimishowe typu Kompanów i rozwójka, no to tu można po prostu pograć, nie mając jakby żadnego powiązania do II wojny światowej, a dla mnie z kolei to jest po prostu gdzieś tam to. No, bo lubię, tak bo, bo lubię sam temat, samą tematykę, a jednocześnie gra też jest przyjemna. Nie? Jak grasz z kimś, a nie tylko, a nie sam na przykład. Mhm. A to ja też ostatnimi czasy, właśnie przez, przez tą trochę przerwę, którą, którą mieliśmy, i w zasadzie ja też miałem trochę na, na kanale, raz, że, że tacie, tacierzyńskie mnie pochłonęło. Z jednej strony dużo czasu spędzałem z synem i, i gdzieś tam starałem się Dać mu najwięcej właśnie tego czasu, ile można jeszcze, jeszcze na tym etapie, kiedy, kiedy dorasta gdzieś tam. A po drugie, też stwierdziłem, że troszkę trzeba odpocząć od tego tematu IT, bo powoli zaczynał się gdzieś tam temat wypalenia u mnie i z racji tego, że ja od wielu, naprawdę wielu lat działam na najwyższych obrotach. W końcu pojawił się ten moment, kiedy organizm powiedział dość, ale to jest fajny temat, żeby sobie w ogóle porozmawiać w, w osobnym podcaście, żeby, żeby gdzieś tam sobie to przeanalizować. To strasznie dziwne uczucie. Nigdy nie myślałem, że mnie coś takiego dopadnie, ale jednak mnie, mnie złapało. I jakiś czas temu też Hello Roman, czyli Adam gdzieś tam opowiadał na, o, o, o swojej historii wypalenia i. i Gdzieś tam w stanach depresyjnych i myślałem, że mnie to gdzieś tam też właśnie nie złapie, ale taka praca na 200% przez naprawdę w moim przypadku 8 lat, no w końcu, w końcu na gdzieś do momentu, gdzie, gdzie osiągnąłem swój limit i, i teraz powoli wracam, ale tak jak mówię, pogadamy sobie może o tym na, na osobnym. Odcinku. Także dużo działałem w temacie gdzieś tam ogrodu, gdzieś tam dookoła domu i też teraz powoli gdzieś tam skręcę się wokół tematu jakiejś gierki na odstresowanie. No nie ukrywam, że teraz mamy na. Na tapecie na, na, na tapet prawdopodobnie wezmę Diablo, jest, jest to świeży temat, więc ogrywałem nawet betę, więc jest dość ciekawie, więc możliwe, że gdzieś tam moje, mój czas też powędruje trochę w, te, w tym kierunku. No a tutaj czas trochę nadrobić i, 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 i na nowo kanał pobudzić i gdzieś tam tą społeczność, dlatego też organizujemy konkursy, konkursy z projektami grupowymi, więc jeżeli ktoś słucha i chciałby wziąć udział w projektach. No to jak najbardziej zapraszamy tutaj do, do naszej społeczności. Zapisy trwają do końca maja, w czerwcu będzie odpalony konkurs. No czyli co, wróciłeś Łukasz z, z konferencji i w ogóle tak na gorąco, jakie, jakie wrażenia po, 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 po sami Jesteś zadowolony? Jest, było to, czego oczekiwałeś w porównaniu też do poprzedniego roku? Jak to u ciebie było? Właśnie tutaj jest tak, wiesz co, to zależy. No, najsłynniejsze zdanie w IT, no, to po prostu zależy, bo tak, było dokładnie to, czego się spodziewałem, zarówno w jakby trochę tym negatywnym sensie, jak i w tym pozytywnym sensie. Tutaj to mhm. zależy troszeczkę, jak będziesz to rozpatrywać. Ja tu mogę Ci nawet trochę dodać z perspektywy osoby, bo byłem z kolegą ze studiów, tylko on, on studiuje inny kierunek w tym momencie, ale na tej samej uczelni. I tutaj, I tutaj miałem, jakby, też troszeczkę pogląd od niego, czyli jak wygląda to z perspektywy osoby, która była tam pierwsza ra, pierwszy raz, która mm -hmm. tych tematów słuchała pierwszy raz, bo tu właśnie będzie, będzie jakby, ta, ta kwestia tych tematów, to będę chciał z tobą porozmawiać właśnie o tych tematach, które są poruszane na konferencjach, bo mam wrażenie, że tu nie chodzi na przykład o samych Pachapersów, tylko generalnie jest to pewna reguła. I tu będę miał też kontrę trochę innej, mniejszej mikrokonferencji lokalnej, gdzie właśnie chyba starają się złamać trochę ten motyw. Natomiast jeżeli chodzi o konkretnie PHPers Summit, to tutaj trochę mogę tak sumarycznie powiedzieć, że troszkę było słabiej niż w tamtym roku. A z czego, to, z czego to wynikało? Gorsi prelegenci, czy za, może nie wiem, za dużo ludzi, czy, czy nie wiem, za dużo może było tych, tych webinarów, tych prelekcji? Z Właśnie Tutaj powiem ci, że nic z tego nie było problemem, no bo tak, prelegenci byli albo ci sami, co w tamtym roku, albo inni, ale również widać, że bardzo, bardzo ogarnięci. Mhm. Tak samo y, mogę powiedzieć, że ludzi nie było za dużo, to jest, y, tu mam na myśli to, że na MTP w tym pawilonie, który to się dzieje, MTP to są tak. y, Międzynarodowe Targi Poznańskie, mhm. y, tam jest pawilon 15, to już y, na moje doświadczenie drugi rok z rzędu było tam, ale według informacji archiwalnych z ich własnej strony to już wcześniej tam się też działo. Y, no, i generalnie tutaj jest jakby cały kruczek pogrzebany, że ciężko będzie wysycić jakby pojemność tego pawilonu, bo tam w każdej sali miałeś co najmniej miejsce na 150 osób, jak nie na 300. Więc mhm. przy, w porównaniu do tego, że masz pięć różnych kategorii i, na, i one są równolegle, mam tu na myśli ścieżki zawodowe, mhm. no to masz łącznie pojemność tych nawet powiedzmy 1500 osób jednocześnie, a w tamtym roku było 900 coś, niecały 1000. I to Jasne. przez cały dzień konferencji. To była statystyka, uśrednienie. Nie jakby wiesz, że cały czas tyle osób było. Także zupełnie nie, myśl, nie myślę, że to nie jest w tym kierunku, bo jakby trzeba iść, tylko problemem było to, że akurat konkretnie PHPersi po prostu zawiedli z afterparty. <laughs> Zwyczajnie. Okay. Zawiedli z afterparty. No. Okay. A, ale to co, mieliście w ogóle jakieś afterparty? Czy, czy, tak. czy nie było w ogóle? Było, było tak. i tutaj, tutaj jest pierwszy problem. W tamtym roku, o ile dobrze pamiętam, a może mnie pamięć mylić, pamiętam, że było zapowiedziane, co dokładnie będziemy robić, w agendzie, w trakcie afterparty, hmm. bo musieli powiedzieć gdzie to jest dokładnie. No jak tylko to podali tą informację, no to jak podali, że to jest klub z kręglami i grami stołowymi, no to co możesz robić na afterparty, prawda? No, y dokładnie. Natomiast tutaj powiedzieli afterparty grill. No ale grill to jest obiad przecież u was. Bo to już dwa no. lata rzędu było przed na placu przed pawilonem 15, były rozstawione y stoły, takie ławy, namiocik, w razie gdyby powiedzmy przykropił deszcz albo za zaczęło wiać. Mm -hmm. I jemy tam grill. Tylko, że potem było dokładnie to samo i nie było nawet żadnej animacji tego afterparty. Po prostu okay. siedźcie i gadajcie. Problem polegał na tym, że bez, no, że tak to ujmę, wiadomo czego, tak, takiego lekkiego spicia się, ludzie nie łamali granic, które były zbudowane mm -hmm. przez to, przy których stołach siedzieli. Czyli de facto ludzie się zamknęli na grupki, w których przyjechali. Które przyjechali i ten networking się nie udał po prostu? Troszkę moim zdaniem, tak. Nie, znaczy moim, nie tylko moim, osoby mhm. z mojego grona, z którym byłem, bo było tam też moich trzech znajomych z pracy i ten jeden ziomek z uczelni. Oni też stwierdzili, że tak, że to faktycznie... Z ich perspektywy też tak to wyglądało. Mhm. Mhm. Okej, okay, czyli jakby tutaj pod kątem prelekcji było wszystko w porządku, raczej gdzieś tam organizacyjnie zawiedli. W kontekście zeszłego roku, powiedzmy. Tak i to czyli jest bardziej, dla... tak i to jest tylko i wyłącznie takie właśnie retrospektywne, że tak powiem i tylko dotyczy PH z mojej mm -hmm. perspektywy. Mm -hmm. Okej, okay, a uważasz, że cena biletu, jakby że opłaciło się tam jechać, że cały wyjazd jakby był warty tego, tej wiedzy, którą tam zdobyłeś? No bo już wiemy, że networking nie do końca się udał, czyli jedna z głównych gałęzi i wartości, które dają nam Właśnie konferencje czy te eventy. Jak, jak to było z Twojej perspektywy? No i tutaj właśnie jest ta druga rzecz, którą chciałem z Tobą poruszyć. To jest ta kwestia tych tematów, nie? Bo mhm. tutaj jest znowu słynna odpowiedź: to zależy, no bo na przykład ten mój znajomy, który, yy, który zupełnie nie, nie jeździł na takie eventy, nawet na mniejsze skali, lokalne żadne, mhm. mam to na myśli Lublin. Na przykład yy, mm -hmm. w żadnym wypadku yy, nie powiedział, że zmarnowane pieniądze. A on kupił w drugim stadium, bo PH Persi, jak każda większa konferencja, ma dwa stadia, y, trzy Jasne. stadia kupowania biletów. Early Birdy, y, tamten klasyczny i late, tak? Osta mm -hmm. Last minute, najdroższe. Tam jest różnica 50 zł pomiędzy każdym stage'em. Y, tak czy inaczej, to było tam 275 zł za Early Birda, 325 za. Y, tego klasycznego, za ten klasyczny bilet. Co już było i tak drożej względem tamtego roku. I tutaj znów retrospektywnie patrząc, to jest na minus, bo było drożej. Afterparty było słabsze, a jedzenie wcale nie było lepsze. Było w zasadzie to, czego oczekiwałem, że będzie, ale to trochę za mało w, w, w po zestawieniu z tym, że skoro oczekiwałem tego do, ze względu na doświadczenie, czyli że już tak raz było. No to oczekiwałem, że również afterparty takie będzie. Natomiast, Pięknie. jeżeli chodzi o poziom wiedzy, jak najbardziej był świetny. Był bardzo wysoki. Tego się spodziewałem, tylko yy, w pewnym sensie za siebie, za ludzi, którzy mają już te 3, 4 i więcej lat doświadczenia, to mogę powiedzieć, że to troszeczkę nie ma sensu. To nie jest już trochę warte tych pieniędzy. No mhm. bo ja tam na każdą z tych prelekcji, na którą poszedłem, to de facto Wiedziałem o czym jest mowa, to jest tak, okay. albo dobrze na, no, na dwóch, może nawet trzech prelekcjach na tam, nie wiem ile było, było prelekcji od 9.30 do no, 18.00 z hakiem, każda po godzinie mniej więcej, no to powiedzmy, że 8. 8, 9 prelekcji, z tym, że ja tam przegapiłem dwie, bo łaziliśmy po stanowiskach ze względu na tego kumpla, na to chodzi mi o stanowiska tych firm sponsorujących. Mm. Natomiast generalnie na wszystkich, na, na tych dwóch, trzech, to ja tak spokojnie mogłem sobie podyskutować, mógłbym sobie podyskutować o tym temacie z tym człowiekiem, który wykładał, nawet dlatego, że ja sam tych rzeczy doświadczyłem też. I, i tu jest problem: jak, jak to rozwiązać? No. Tutaj PHBS troszeczkę sobie poradziło z tym, tak właściwie prelegenci radzą sobie z tym bardzo inteligentnie, bo wiele tych tematów, o których oni mówili, tak wiesz, że wielu na pewno na widowni, włącznie ze mną, wiedziało o co chodzi, znało te tematy, może nawet z doświadczenia, mhm. opowiadali to na zasadzie swojego story. Czyli ja nie mówię Wam po raz kolejny, że te paterny są. Ja Wam mówię, jak to u mnie wyglądało i dlaczego na przykład popełniłem takie błędy po drodze i zrobiłem to świadomie. I takie mhm. coś jest jak najbardziej pozytywne, bo uważam, że tutaj możemy uzyskać czyjeś doświadczenie, nie popełniając sami tych błędów, bo pewnie będzie taki case, a nawet jeżeli nie będziemy mieli takiego case'u, bo powiedzmy ktoś opisuje pattern typu event sourcing i pracuje w fintechu, no to jeżeli ktoś pracuje w branży medialnej, yy, powiedzmy gdzieś przy system albo przy e-commerce, no to event sourcing nie będzie miał dokładnie tych samych case'ów spełnionych, no bo to będzie mm -hmm. inaczej troszeczkę, technicznie to będzie to samo, ale nadal będziemy się skupiać trochę na innych wydarzeniach, na innej ich tak. obsłudze, na innym pipeline'ie w ogóle, na innym przetwarzaniu tych procesów, no i tutaj takie doświadczenie wtedy nie przełoży się na naszą pracę, ale cóż, to jeżeli na przykład będziemy się zastanawiać, hmm, a gdybym ja chciał pójść do fintechu, a no to właśnie taki człowiek na konferencji może ci powiedzieć, jak to u niego wyglądało. Nie ma chyba nic lepszego, prawda? Zgadza się. No więc to jest jakby taka moja naj, największa obserwacja, taka wiesz. No, najbardziej y, to jest moja obserwacja z całego takiego, dotyczy to wszystkich mhm. tych, na których byłem. To jest rzeczywiście bardzo dobre podejście, bo. Mm... Jest tyle różnych rozwiązań, tyle różnych podejść, tyle różnych technologii, sposobów wytwarzania oprogramowania, że ciężko byłoby opowiadać na takim poziomie abstrakcji, żeby wpasować się w każdego i w każdy projekt, tak żeby każdemu zrobić dobrze. Więc fajne jest rzeczywiście to podejście, że hej, ja wam powiem, jak to my zrealizowaliśmy, jak my rozwiązaliśmy dany problem i jak sobie z nim poradziliśmy, u nas to zadziałało. Wy możecie spróbować albo obrać podobną ścieżkę, albo się zainspirować, wzorować. I to jest jak najbardziej w porządku. A powiedz mi, bo będę dążył do jednego tutaj tematu, ze wszystkimi prelegentami, bo mówisz, że ty masz już jakby na tyle poziom swojej wiedzy, że mógłbyś z niektórymi wejść nawet w, dysku, w dyskusję, z każdym się zgadzałeś z tym, co mówił na scenie. Czy, czy było tak, że gdzieś tam słuchałeś, słuchałeś i w głowie miałeś ale, ale, właśnie. Miałeś jakieś ale do tego, co mówili? Było to trochę na zasadzie bardziej yy, niedociągnięć. To znaczy, yy, ja miałem w głowie. Ale to nie jedyny case, prawda? Mhm. Yy, tylko, że wiedziałem, że ktoś. Tylko, że to było troszeczkę. To właśnie z znów się zabezpieczyli, bo powiedzmy domyślnie, gdy słyszysz o jakiś tam temat, ktoś Ci przedstawia w programow z programowania, z architektury, no to automatycznie właśnie wynajdujesz wszystkie możliwe casey, które przyjdą ci do tak. głowy. Yy, no i tam na przykład, jeżeli gościu robi prezentację własnego rozwiązania, do statycznej analizy i tutaj zaskoczenie, yy, wydajności. Dostatecznej analizy wydajności aplikacji bez uruchamiania jej, mm -hmm. y, no to to było jego, je, co on podkreślał cały czas, to był jego POC, proof of concept. Okay. Mm -hmm. I tutaj, jeżeli nawet, a miałem czasami takie trochę, ale, to i tak to było ale na zasadzie tak, tylko prawdopodobnie on to uwzględnił później. Czyli nawet jeżeli uwzgl nie uwzględnił tego teraz, no to uwzględnił to sobie później, jeżeli będzie to rozwijał, bo to był jego dodatkowy projekt. Natomiast jeżeli chodzi o ich konkretne implementacje, to tutaj trochę wydaje mi się, że jest ciężko wiesz co mówić, że ale. Yy, jakby ciężko jest mówić o ale, że masz jakieś, że są jakieś niedociągnięcia, jeżeli ktoś ci mówi o tym, dlaczego podszedł do tego w dany sposób, jeżeli generalnie widzisz, że używa prawdziwego wzorca, prawdziwej architektury, która istnieje, którą się używa, mhm. ale ciężko jest im wtedy, ciężko jest temu człowiekowi zarzucać, czy, czy tej firmie, yy, no ale dlaczego mieliście w ogóle taką sytuację? A z czemu? No dlaczego? No bo mieli taką sytuację i poradzili sobie w następujący sposób. Dlatego tutaj PHPersi się bronią z tym, że tu muszę nadmienić, ja nie byłem na wszystkich prelekcjach, bo nie było to fizycznie możliwe. Jest mhm. szansa, że że po prostu gdzieś indziej były takie merytoryczne, powiedzmy, kruczki. Jedyne, co mogę się przyczepić do jednego z prelegentów, u których byłem, bo firmy nie będę podawał, bo pamiętam, generalnie merytorycznie było naprawdę fajnie. Troszeczkę miałem takie, bo to było DevOpsowo bardzo, Kubernetes, Docker, Compose, o, w stylu mhm. gościu podał, no albo to deployment na K8s, albo na Compose, -a, co wybrać, ja takie. Ale Docker Compose generalnie w środowisku produkcyjnym to tak yy, nie? W sensie niekoniecznie od razu Kubernetes. Ale dlaczego mm. mówisz o surowym Docker Compose? Tego się nie używa do, do, wiesz, do deploymentu. Do testowania środowisk produkcyjnych. Tak, tak. To, to, Czy znaczy to jest przygotowywane powoli pod to, z tego co widzę, co robią, co robią, robi Docker jako firma, Docker Incorporated, mm. ale generalnie te, jeszcze tego się nie, nie robi. On jednak wymaga jakichś hyperwizorów mimo wszystko. Także tutaj miałem na przykład takie, taką uwagę, ale na zasadzie bardziej dyskusji. Nie wdałem się w tę dyskusję, bo mi się spieszyło, bo tak jak wtedy się rozdzieliliśmy z tym kumplem i chciałem jest. do niego pójść. Natomiast tutaj też jest inna uwaga, którą miałem do tego człowieka konkretnie. Nie oceniłem, nie oceniam go, że to jest źle lub dobrze. Strasznie szybko mówił, przez co niewyraźnie. To jest ja rozumiałem wszystko, ale nie wiem ile z tego to było to, że ja znałem temat. Bo okay. mózg, kiedy zna temat, to sobie sam dotworzy wyrazy, do, do, sam sobie dopowiada kontekst. Mhm. I teraz pytanie, mhm. czy na pewno do tego dążymy. Mam po prostu Dokładam. wrażenie, że gościu, widziałem też, że stał troszeczkę tak na sztywno, na baczność, jak żołnierz w armii napoleońskiej, mhm. y więc y tutaj mam po prostu podejrzenie, że gościu został tak troszeczkę wystawiony bez przygotowania może, albo sam się nie przygotowywał. No cokolwiek, takie w ostatniej chwili może jakoś wpadł po prostu. Może tak. tak także tutaj jest taka uwaga, że no jednak trzeba dbać o ten poziom, prawda, mhm. wypowiedzi, przygotowania prezentacji. No jak się już jedzie na taką dużą konferencję, no to wypadałoby przynajmniej. Jasne. I, to nie, I tutaj, tak jak mówię, nie, nie do tego konkretnego występu w ogóle mam jakieś problemy, tylko generalnie, prawda. mhm. mhm. Wiesz co, to ja Ci powiem trochę z mojej perspektywy, bo ja miałem przyjemność obejrzeć I Love Dev od mhm. Maćka Aniserowicza. Oglądałem to zdalnie, nie, nie, nie byłem tam, więc już na starcie obciąłem sobie troszkę e, tych e, plusów, które dają nam konferencji, czyli między innymi ten networking, między innymi gdzieś tam rozmowy z firmami, e, gdzieś tam te odczucia bycia tam live, na żywo i i tak dalej. Możliwość zadawania pytań, chociaż oni tutaj też dość fajnie wyszli, wybrnęli z tego tematu. Osoby, które oglądały live, mogły dzwonić. Był podany numer, co jakiś czas się pojawiał. Można było zadzwonić, zadawać pytania. Nikt tego nie zrobił, ale można było. Nie wiem, czy może nikt nie dzwonił, albo były jakieś problemy techniczne po ich stronie i nie szło się do dzwonić. Nie wiem, takich prób gdzieś tam nie podejmowałem. Ale celowo pytam o, o to, czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz z prelegentem, bo my na starcie. W I Love Dev dostaliśmy temat dostępność, czyli accessibility. Czyli generalnie chodzi o to, żeby strona była dostosowana dla osób niepełnosprawnych mm -hmm. z zachowaniem jakby standardów, wszystkich na poziomie gdzieś tam HTML-a, żeby wszystko, wszystkie znaczniki, wszystkie tagi były dobrze potworzone, odpowiednio gdzieś tam ze sztuką i tak dalej. I tutaj Wojtek, pan Wojtek Kutyła, który to prowadził, prowadził to bardzo w taki sposób, że to jest łatwe. Powinniśmy to robić najlepiej we wszystkich systemach, przynajmniej ja i znajomi, którzy też oglądali tą, tą konferencję, tak to odebraliśmy: że powinniśmy wszyscy dbać o to accessibility, o wytyczne WCAG, to jest taki dokument ze spisami z różnymi poziomami dostępności. Które określają właśnie, żeby można było zmieniać rozmiar czcionki na stronie, żeby można było tabem przeskakiwać po elementach itd. Oczywiście to, to jest w dużym skrócie. I że to jest tak proste, że doświadczone dewelope, doświadczonemu, doświadczonemu deweloperowi zajmie to tylko kilkanaście minut czy niewielką ilość czasu, żeby coś takiego wprowadzić. A tak się składa, że my coś takiego robiliśmy. Robiliśmy projekt dla sektora publicznego, dla jednego z uniwersytetów, gdzie był wymóg na to, żeby dostosować system do wymagań WCAG. I po pierwsze. Sam dokument jest tak niejasno określony, przynajmniej z naszych doświadczeń, które mieliśmy. Ciężko dostosować aplikację do tego. Po pierwsze, to był duży koszt, ponieważ często jest tak, że działamy na jakichś gotowych szablonach, jakichś admin template'ach albo jeżeli chodzi oczywiście o strukturę frontendową, albo działamy powiedzmy na jakimś bootstrapie, na jakimś takiej bibliotece czy frameworku który daje nam już pewien, pewien boilerplate kodu i, i pewien, pewne podstawy. I nie jest to takie trywialne, żeby dostosować kod do WCAG. Jeżeli on jeszcze jest, nie wszystkie szablony, umówmy się, są czysto napisane. Czasami jest tak, że one pięknie wyglądają, ale pod spodem w kodzie jest sieka. I to nie jest naprawdę proste. I generalnie ten wykład mi się... Cholernie nie podobał, przez to, że był cały czas prowadzony w takiej intonacji, to jest łatwe. Powinniśmy to robić. Oczywiście, powinniśmy to robić, bo dbanie o to, żeby dostęp do sieci był dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z internetu, mając dużą wadę wzroku, czy generalnie nie mając wzroku, no jest, jest czymś cholernie trudnym. Więc, jak najbardziej powinniśmy o to dbać, ale nie może być, pre, prelekcja nie może być prowadzona w takiej tonacji, że to jest proste, to zajmuje doświadczonemu deweloperowi tylko chwilę, no bo tak nie jest. My tego doświadczyliśmy, doświadczyliśmy masy problemów. Później te jednostki, które składają zamówienia bo to jest najczęściej tak, że rzeczywiście sektor publiczny tego wymaga, to jest gdzieś tam odgórnie na nich też wymagane. I przejście później, odbioru takiego produktu jest też trudne, bo to gdzieś zawsze czcionka wyskoczy, to gdzieś się rozjedzie strona, to gdzieś tabu źle przeskoczy i trzeba kombinować i szyć. Nie? Także są takie prelekcje, które mi się na przykład nie podobają. Nie? Pozostałe były bardzo, powiedzmy, w porządku, mniej lub bardziej. Ale a propos tego tonu, o którym mówisz, ja za to miałem, wydaje mi się, że to była prezentacja Mariusza Gila. Potęga prostego kodu, wartość w niepozornym obiekcie. On opowiada o value-objektach. Miał taką intonację, jeżeli nie pomyliłem osób, ale wydaje mi się, że to była jego prelekcja. Miał taką intonację głosu, że generalnie można było zasnąć. Gościu mógł ululać do snu, wiesz, dobranockę przeczytać czy, czy, czy zaśpiewać kołysankę i śpisz jak niemowlę wieczorem. Miał tak jednostajny ton głosu, że no, po prostu to po pewnym czasie automatycznie cię wytrącało i wybijało ze skupienia. Nie? Także my za to mieliśmy w drugą stronę. Było wszystko zrozumiałe, wszystko było powiedzmy, jeżeli chodzi o, o, o sam, samo przedstawienie mhm. prelekcji. Ale intonacja głosu była tak jednostajna i, i na jednym poziomie, że rozbroiło to i mnie, i też znajomych, bo konsultowaliśmy ten temat i, i, i tą konferencję sobie później. Także ja generalnie po I Love Def jestem zadowolony, aczkolwiek uważam, że osoba, która dopiero zaczyna, jest juniorem z niewielkim stażem, nie miałaby co tam szukać. Po pierwsze była dostępność, accessibility, o której się właśnie mało mówi. Mało też się mówi o tym na uczelniach, więc bootcampach to już w ogóle nie, nie będę wspominał. Więc, to jest w ogóle taki temat bardzo z boku. Jest bardzo ważny, ale jest gdzieś tam jednak poboczny. Dużo było o DDD i o sposobach wytwarzania czystego. Kodu, więc y, gdzieś tam, y, no wydaje mi się, że y, osoba na poziomie juniora y, by się w tym nie odnalazła, a biorąc pod uwagę, że bilety były drogie, y, naprawdę trzeba przyznać, że ceny się zaczynały tam od 890 zł y, za 6 prelekcji. No to kurczę, nie wiem, jakbym był na poziomie osoby początkującej, <laughs> nawet powiem ci, że nie wiem, czy to nie jest taka kwota, która mimo tego, mimo tego, że mm, ja już gdzieś tam mam jakiś bagaż doświadczeń i dużo z tego rozumiałem, to i tak nie wiem, czy to nie jest cena gdzieś tam zbyt wygórowana jak na, jak na taką konferencję i na taką prelekcję. Y, wydaje mi się, że jeżeli się ogląda to zdalnie i ma się obcięte te, powiedzmy właśnie ten networking i możliwość porozmawiania live, no to, to te ceny są dość, dość wygórowane pod tym kątem, nie? Y tak, tutaj to tak szczerze ja nie rozumiem nawet do końca sensu płacenia za, za to, że tylko ktoś się podzieli wiedzą. Tutaj powołam się na PHPersów albo na lokalne typu DevJS czy Lublin IT. Tam po prostu tym prelegentom płaci firma, która jest sponsorująca i oczywiście małe eventy mają jedną, PHPersi mają chyba z 10 firm sponsorujących i tak naprawdę Wartość biletu to jest wartość jedzenia w danym roku. I biletu na afterparty, tak naprawdę. Mhm. Um, więc, jakby w tym sensie, to według mnie to konferencje powinny w ten sposób wyglądać, dlatego że jakby ich idea jest taka, że te firmy, że ci prelegenci zostają opłaceni ze środków, które nie płacą ludzie, którzy przychodzą, a firmy, którym zależy na tym, aby rozszerzyć potencjalnie swój rynek. Czyli aby do dotrzeć do tych ludzi dlatego że tutaj tak jak powiedziałeś albo mówimy o konferencjach typowo juniorskich gdzie będziemy sobie łapali y, juniorków tak albo y, wtedy firmy będą inwestowały te które są zainteresowane aktualnie w danym rejonie y, na przykład w Poznaniu są zainteresowane y, juniorami w drugą stronę jeżeli tak jak PHPersi czy tak jak y, I love dev no mają tematykę mają bardzo rozwinięte takie pod, bardziej pod seniorów, pod midów, pod architektów yy, prelekcje, no to tutaj by wtedy targetowali, żeby rekrutować yy, lub roz, rozprzestrzeniać swój wizerunek wśród właśnie tej grupy. Natomiast no, to jest wtedy tak zwana wartość dodana w, in long term, tak, czyli w dłuższym tak. dystansie, a nie, że ja mam zapłacić wam za to, co mogę zapłacić Redżeszowi na Judemii. I też dostanę tą samą wiedzę de facto, a jeszcze kupię sobie książkę Iwansa i mam mistrza, jeżeli chodzi o DDD, tak? tak. Yy, więc tutaj troszeczkę jest tak fajnie, okej, okay, super, wierzę, że jesteście pewnymi guru, ale to chyba jednak nie tędy droga, nie? Wydaje mi się, że mm -hmm. może gdyby ci ludzie z I Love Dev albo z innych konferencji, które zmuszają ludzi, żeby tak płacili, byli, nie wiem, z jakiegoś IBM-u albo Microsoftu i mówili o prawdziwych, wielkoskalowych rozwiązaniach, gdzie oni tego doświadczyli z poziomu architekta, a nie tylko byli MVP, bo to nie, wcale nie jest to samo, bycie MVP Microsoftu czy IBM, bo masz tylko po prostu plakietkę, którą sobie można nakleić na na ubranie tu w trakcie eventu i de facto to wcale nie oznacza, że Ty projektowałeś np. jakiś core cloudu Microsoftu, no to tutaj nie ma jakby, no trochę za wysoko, nie? Trochę mhm. jakby nie, re, nie re jest to relewantne według, według mnie, ja za to bym nie zapłacił, no już, już w ogóle jeszcze powiedzmy w cenę ja jestem w stanie pod, podciągnąć ten networking, gifty, jak są jakieś gifty, bo wtedy to też jest tak naprawdę w cenie biletu, no nie oszukujmy się, takie gifty jakieś tam yy, rozdają, no ale to nadal jest, a jeżeli ja mam jedyne co to zapłacić za prelekcję, no to równie dobrze mogę poczekać na Harvard i oni też mają prelekcje i to darmowe, wiesz, Dokładnie. tam co wykła wykładają na Harvardzie profesorowie albo y, inni ludzie z branży, tylko w auli Harvardu, no i czym to się różni, tak, TEDx, no, no to też jest bardzo często dostępne gdzieś za niewielką powiedzmy odpłatą w formie jakiegoś tam kursu czy czegoś, tak? tak ale, ale nie od 890 zł. No, no trochę to, to nie jest to. Ja Dokładnie. Bym... A co do giftów, to jeszcze no, warto dodać to, że gifty często są od sponsorów, więc nie zawsze gifty są kosztem dla organizatora, nie bo czasami dostają powiedzmy, pakiet gdzieś tam rzeczy od, od gdzieś tam firm sponsorskich i po prostu to jest rozdawane, więc no... Z tą ceną właśnie jest tak, że, 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 że mam bardzo mieszane uczucia. Gdyby to było za mniejsze pieniądze, to, to, to jak najbardziej, ale mm, uważam, że, że te 890 zł w przypadku I Love Deva akurat wydaje mi się, że nie było to tego e, gdzieś tam e, warte. Mimo całej sympatii do Maćka Aniserowicza i tego, co gdzieś tam e, organizuje. A tak e, troszkę przeskoczę też na, na, na temat e, samych prelekcji. Bo tak, na Ilov Dewie była jedna ścieżka. I Maciej Ganisarowicz sam powiedział, że no on wziął na siebie jakby to, to brzemię i, i tą odpowiedzialność na dobranie prelekcji, prelegentów tak, żeby to była topka i żeby powiedzmy. Wpasowało się to w trendy czy w tematy, które mogłyby zainteresować słuchaczy czy uczestników. Nie było różnych ścieżek do wyboru, różnych jakby sal z różnymi prelekcjami w tym samym czasie. Tu po prostu było od godziny tej, to tej, to i tak dalej. Sześć prelekcji, i na razie. Ty za to miałeś tak, że miałeś ścieżki do wyboru. Tak. Ja, jak, jak ty to oceniasz? Lepiej mieć przez organizatora wybraną drogę i w niej uczestniczyć czy jednak dopasowywać tą ścieżkę pod własne potrzeby. Wiesz, to tutaj to jest trochę pewnie kwestia tego, że e, Maciej Aniserowicz czy jest mimo wszystko inaczej trochę odbierany niż e, inaczej no. w ogóle jest znany względem na przykład organizatorów PHPersów jako tak. osoba tworząca content. Także tutaj wydaje mi się, że troszeczkę ta forma, którą on przyjął, jest dla, dla takich ludzi jak on wyłączna w pewnym sensie, no bo tylko wtedy ma sens. To znaczy do Maćka Niserowicza przyjdą ci ludzie, którzy mają najwyższy prestiż, że tak powiem, uznanie w branży. Natomiast czy to jest trafne, czy, czy tak jest, to już jest inna kwestia. Można się pewnie spierać, czy ci ludzie faktycznie są tacy, ani inni. Natomiast wydaje mi się, że to jest tym podyktowane, że po prostu postawił na jakość, a nie na ilość, tak? Mhm. No i tutaj jest wtedy dyskusyjna ta jakość. Natomiast i, i, i na przykład to już jest kwestia z kolei subiektywna, czy ktoś lubi po prostu taką formę. Bo to też może być na super najlepsze mogą być prezentacje i nadal. Może to komu się pasować. Ja na przykład nie lubię takiej formy, gdzie mam tylko sześć prelekcji, bo to trochę wygląda jak w szkole albo na studiach. Idziesz, jest... siedzisz, słuchasz i koniec. No i. Dokładnie. Wiesz co, to przerwę ci tylko. Wiesz, co, to jest coś takiego, że jak w słynnym, w słynnym powiedzeniu, jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo, nie? I to ma tutaj rzeczywiście odzwierciedlenie, że. Te prelekcje, które tutaj byłyby były bardzo mocno ukierunkowane o DDD, na DDD, na jakość mm -hmm. kodu, i tak jak mówiłem na początku, rzeczywiście te osoby początkujące, startujące juniorzy, mogli tam totalnie się nudzić, mimo że gdzieś tam na social mediach I love Deva. Było wspomniane, że jest to skierowane do, do wszystkich, jeżeli dobrze kojarzę, w tym juniorzy też tam byli mhm. wymienieni. Więc ja bym się trochę czuł oszukany na, na, na tym miejscu, może oszukany to złe słowo, ale zawiedziony, że zapłaciłem, liczyłem na coś i nie miałem żadnej alternatywy. Nie mogłem wybrać, nie miałem żadnej ścieżki, która mogłaby być dla mnie interesująca, mhm. tylko miałem odgórnie to nałożone i musiałem po prostu w tym uczestniczyć, mimo że na przykład na tym etapie coś nie byłoby dla mnie interesujące. No i tutaj, właśnie na przykład, PHP ma to rozwiązane bardzo fajnie, według mnie, bo miałeś pięć, tak jak mówiłem, sekcji. Przykładowo, jedna sekcja to było w dużej mierze po angielsku, chyba, czy nawet wszystkie toki były po angielsku, przez mhm. foreign speakerów oddawane typowo pod PHP'a. Ale powiedzmy, mój znajomy, ten, o którym wspominałem, on, mhm. y, on się zajmuje głównie Pascalem, Pythonem. On PHP to zna, ale nie pracował nigdy w Symfonii, w Laravelu. On ma, nie, nie ma głębszego pojęcia o wydajności PHP 8 itd. Więc my sobie wybieraliśmy z innej sekcji, Soft Skills i z Architecture. Czemu? Bo to i to on był w stanie zrozumieć. On przy Architecture referował do tego, co miał na studiach. Na magisterce i nie tylko, na licencjacie trochę też. Natomiast przy soft skills, no tutaj to, jeżeli gość opowiada o tym, jak zorganizowali sobie zespoły i dlaczego w ten sposób to zrobili, to nawet junior to zrozumie. Mhm. I nie będzie też źle widziane, jeżeli on po prostu będzie taka osoba, będzie dopytywać, bo potem jest QA, a zawsze po każdej prelekcji w przypadku phpersów i nawet jeżeli nie zdążysz, albo pytań jest zbyt dużo, no to po prostu możesz schaltować tego gościa tam gdzieś przy stanowisku firmy sponsorującej, gdzie on, tak. z której przyjechał i tam go popytać o różne takie rzeczy właśnie związane z prezentacją albo i nie tylko. Także tutaj według mnie jest to fajniejsze, bo nawet jeżeli powiedzmy nie podoba Ci się, mieliśmy taki przypadek, mieliśmy, no zgadnij o czym prezentację, zaczyna się na C i kończy na chat GPT. <laughs> y I jeszcze troszeczkę to nas zawiodło, bo to była taka bardzo prezentacja jak, no tak, tak jak twoje filmiki ogólne takie, bardzo okay. wiesz omawiające tylko to, że ty też wspominasz o tym, no taki tu model, on służy do tego, bo widziałem twoje filmiki. Jo i gościu mhm. robił to samo, ja nie zarzucam, że to było złe, tylko liczyłem, mhm. że jednak na PHPersach będzie na przykład jakaś biblioteka do PHPa z użyciem tego API, a Dokładnie. tu przez pierwsze 20 minut było nic, pokazy tego jak coś tam przerobił. Ale ja wiem, jak on przerabia teksty. I tego pokazywać człowieku nie musisz. Ja sam się tym interesowałem. I dlatego na przykład, co zrobiliśmy? Wyszliśmy, zrezygnowaliśmy. I wtedy mhm. mieliśmy wybór, albo bo to był początek, tam powiedzmy jeszcze dobrze 40 minut, czy 30 jeszcze było, to mogliśmy sobie pójść gdzieś stanąć z boku w innej salce i posłuchać, o czym jeszcze tam mówią. Albo pójść na stoiska. Wypić coś, Dokładnie. zjeść, albo powiedzmy, porozmawiać z ludźmi ze stanowisk. Także tutaj. Jasne. Według mnie to jest fajniejsza forma mimo wszystko. Też tak uważam, też tak uważam. I jak pamiętam byłem na Code Europe to też było wiele ścieżek wyboru. Można było to dopasować pod własne zainteresowania, pod własne technologie, no bo to też jest tak, że na I Love Deviem jedna prezentacja była w PHP, ie. I to tak średnio, średni odbiór to miało, nawet gdzieś tam po, po Q&A, gdzieś tam pytali dlaczego prezentacja i pokaz w, w, w kodzie php-owym. I wiesz, no, jeżeli byś wiedział wcześniej, że na przykład masz wiele ścieżek wyboru, dowiesz się, że to jest php, a to nie twoja powiedzmy dziedzina. Oczywiście mówimy o języku, język to tylko narzędzie ale no gdzieś tam, no niektórzy mają powiedzmy tą barierę, że przykładów nie, nie chcą w innych językach, mhm. chcą mieć w swoich, no i jesteśmy okrojeni gdzieś tam o te, o te możliwość. także też uważam, że zawsze fajnie jest mieć wybór, zawsze fajnie jest mieć alternatywę, może w kolejnych latach się to pojawi na I Love no chyba, że przybrali taką gdzieś tam, Ścieżkę i, i sposób organizowania tych, tego eventu, żeby, że, że tylko jest powiedzmy jedna droga. I, I w tym się gdzieś tam uczestniczy. A jak już mówimy o, o juniorach, to, to uważasz, że to jest dobre, żeby juniorzy jeździli na takie konferencje? Mówimy o takich osobach początkujących, raczkujących dopiero albo co, dopiero co znaleźli jakąś tam pracę. Czy to jest dobry sposób na to, żeby oni gdzieś tam zdobywali wiedzę i, i powiedzmy, inwestowali w siebie w ten sposób? Czy są jakieś <kluw> lepsze opcje? No, tutaj generalnie jest tak jak, tak, jak już powiedziałem, na PHPersach z tego, co powiedziałem, mój znajomy, to co mi przekazał, był zadowolony, mimo że tematy nie były wcale dostosowane pod juniorów. Mm -hmm. PHPersi wcale nie obiecują, że junior się tam odnajdzie. Nie oszukujmy okay. się, bo i tak przyjeżdżają z ofertami głównie na midi senior. Te firmy na Love Jobs, które tam wpisywałeś miały głównie ofertę mid senior w tym momencie. Natomiast mimo to, jak powiedziało się, że bo ja studiuję jeszcze, on powiedział jeszcze studiuję, ja tam ten, to oni mówili, a to składaj na mida, a może ci któryś zespół będzie potrzebował, a to wiesz, coś na tej zasadzie, tak? Tak Dokładnie. jak mówię, przy, z kolei przy wyborze kilku ścieżek dostępnych po prostu mógł wybrać temat, który nie wymagał jego własnego doświadczenia. Po prostu, który był na logikę. No Jeżeli mówisz mhm. o, o tym, jak działa zespół, a gościu to robi w formie tej właśnie przeze mnie, przeze mnie przytoczonej story, czyli swojej własnej opowieści, to on buduje tam kontekst. A ten kontekst tak. jest wszystkim, co wystarczy, żeby zrozumieć to, co on chce przekazać. I teraz ta osoba oczywiście nie wykorzysta tego tak dobrze, jak powiedzmy architekt z 20-letnim doświadczeniem, jeżeli potem będzie chciał próbować przebudować zespół, z którym pracuje, ale będzie już wiedział, że coś takiego jest, że tak można. I to jest pewna, mm -hmm. y, pewna taka istotna kwestia, żeby wiedzieć, że coś się da zrobić, że ktoś coś takiego zrobił, że ktoś coś poruszał, taki temat. Jeszcze jedna rzecz, tak troszeczkę też juniorom, że tak powiem, mm -hmm. o junioryzm zakłada, takie formy konferencji, jak Persi przyjmują, czy PHPcon, y, chociaż PHPcon to nie jestem pewny, natomiast PHPers czy, czy po prostu coś takiego, że masz te różne piony, Pozwalają też wypełnić miejsca ludźmi, którzy zaczynają dopiero opowiadać. Bo bardzo często mówimy, już w tym roku ja widziałem dwóch, trzech tych samych prelegentów, co w tamtym roku. I to mhm. są w pewnym sensie takie bardzo znane osoby w swoim jakby środowisku. I teraz się tak, i teraz tak no oni w pewnym momencie przestaną to robić. I teraz, jeżeli będziemy szli tylko taką drogą tych lekcyjną, że tak powiem, tych konferencji, że odtąd, dotąd, dotąd i tyle, i żadnych innych dróg, to nie, bo bo damy najlepszych prelegentów na ten moment, to nie pozwalamy mhm. się uczyć na bardzo, dobrej na bardzo dobrej konferencji, jaką jest bodajże I Love Death na przykład, tak. nie dajemy się uczyć for, for tego, jak się wypowiadać tym młodszym programistom. Przecież mhm. oni też się muszą skądś nauczyć. A jak najlepiej? No, o najpierw oczywiście oglądając tych najlepszych, ale również samemu potem startując w tym. No, wpaść do głębokiej wody. No, kiedyś muszą. No i teraz py pytanie, czy my naprawdę ch nie chcemy tych ludzi też szkolić w pewnym sensie, bo, no bo jeżeli tego nie będziemy robić, no to, to będzie trochę kijowo, tak? W pewnym momencie nie będzie komu mówić. Nie będzie komu opowiadać w mhm. tych konferencjach. Mhm. Także, no. Dokładnie dokładnie, zgadzam się jak najbardziej I, i z jednym i z drugim uważam, że jakby wyjście do ludzi wyjście ze swojej strefy komfortu pokazanie się i nawiązanie takiej relacji twarzą w twarz bezpośrednio z firmą na takich konferencjach właśnie przy stoiskach, które gdzieś tam są wystawione jest no bezcenne, nie? Nie ma nic lepszego niż taki bezpośredni kontakt i, I próby gdzieś tam wybicia się, nazwijmy to w cudzysłowie, to weźmy, wybicia się i, i gdzieś tam porozmawiania, czy to z działem HR, czy czasami jest tak, że osoby techniczne też są jako przedstawiciele firm i też można z nimi porozmawiać. I tak jak mówisz, można spróbować składać CV, mając odpowiedni oczywiście poziom wiedzy nie mając doświadczenia praktycznego czy, czy takiego komercyjnego może praktycznego to złe słowo ale komercyjnego ale mając doświadczenie takie powiedzmy we własnych projektach mm -hmm. mając duży poziom wiedzy można startować na mida i może się uda i jak najbardziej. Ja, ja sam mam taką historię swoją, że jak zaczynałem, już nie raz o tym opowiadałem, że jak ja zaczynałem swoją pracę prawie 9 lat temu, oferta pracy dotyczyła Mid Java Developera. Ja byłem osobą początkującą, która kilka projektów zrobiła i była na studiach zaocznych na Polibudzie. I złożyłem CV i udało się. Gdzieś tam byłem na rozmowie. Ta rozmowa się tak potoczyła fajnie, że dostałem szansę gdzieś tam na ten miesiąc Próbny się dostałem, a potem już normalnie się rozwijałem i moja kariera się w ten sposób zaczęła. Więc ja sam jestem, jakby tutaj, za tym, żeby próbować. A wyjazd na taką konferencję może rzeczywiście dać szansę na to, żeby z tymi firmami gdzieś tam wejść w kontakt i powiedzmy oczarować ich w jakiś tam e, sposób. E, czyli no, no gdzieś tam. E, Powiedzieliśmy sobie, nie? Że, że generalnie jest to fajna, sp fajny sposób na wybicie się i suma summarum chyba warto jeździć, nie? Warto, warto brać udział, warto uczestniczyć, ale chyba nie we wszystkich, nie? warto dobierać to tak, żeby jednak było związane z naszą ścieżką kariery i rozwoju a nie po prostu jeździć, bo jeździć, bo firma za to płaci, bo jak mamy tam siedzieć i prze, przebimbać 8 godzin, czy powiedzmy jeden dzień, to też tak chyba słabo. Nie? No tak, tak. Generalnie tutaj przede wszystkim trzeba właśnie tak jak mówić, że w związku z tym co robimy, albo co możemy chcieć robić. Czyli jeżeli planujemy, powiedzmy, zmianę naszej ścieżki na inny pion w IT, no to też jest to wtedy dla nas przydatne, prawda? Żeby pójść, Dokładnie. zobaczyć ten pion w takich szczególnie takich konferencjach, gdzie jest tych pionów kilka, tak jak jest w pHPersach czy w innych konferencjach podobnych temu. Mhm, mh, mh. Jak najbardziej. Popieram, zgadzam się tutaj w tym zakresie, Nawet nie, ma, nie ma gdzieś tam co, co dokładać. Nie warto jeździć na wszystko, warto dopasować to pod swój, swoją ścieżkę gdzieś tam rozwoju albo w kierunek, który gdzieś tam sobie planujemy obrać za jakiś czas i, i w zasadzie... Korzystać, korzystać z tego. Mam nadzieję, że te konferencje tak aż bardzo cenowo nie będą rosły. Bo jak sam zauważyłeś, PHP Samid wzrosło, I Love Death też poszło do góry. Na Code Europe mieliśmy nawet na Discordzie co mi umknęło. W pewnym momencie, po, po jakimś czasie się kapnę, mieliśmy nawet nasz serwerowy rabat, ktoś tutaj z Code Euro, z organizatorów, czy z osób odpowiedzialnych za promocję jest u nas na, na serwerze i dali, dali, dali rabat, ale nie wiem czy ktoś z niego gdzieś tam skorzystał, no ja gdzieś tam ze względów gdzieś tam też logistycznych i u mnie czasowych, no nie mogłem się tam pojawić. Ale mam gdzieś tam taki pomysł, żeby od czasu do czasu przejechać się na taką konferencję i zrobić z tego jakąś relację, byłby też fajny materiał gdzieś tam na, na, na YouTube. A. Był taki pomysł dużo wcześniej już, ale gdzieś tam pandemia wszystko przeniosła do sieci i teraz tak naprawdę to wszystko się budzi. To jest pierwszy rok, kiedy to, to, to wszystko wraca i, i może w przyszłym roku na kilka się wybiorę z kilkoma osobami będzie można zbić. Pione. No. Tak, już tak słowem końca. Mam nadzieję, że my też gdzieś tam będziemy mieli okazję się zobaczyć, no gdzieś byłeś w Poznaniu. Na, -Persach. Nie, nie no, na Persach, Niedaleko mnie, ale, ale gdzieś tam no, nie, było, nie było nam po drodze, żeby się zobaczyć. A już tak słowem końca. Jeszcze jakieś konferencje w tym roku masz na, na oku? Jeszcze gdzieś chciałbyś pojechać? Wiemy już, że cała śmietanka jest za nami, nie? że w zasadzie wszystko, co taki, z takich grubszych eventów się wydarzyło, to już jest za nami, czy coś jeszcze masz? Znaczy, jeżeli chodzi o grubsze eventy, to jeszcze tylko PHP Con w listopadzie jest, mhm. ale ja na to nie okay. jadę, bo tam też cena okay. biletów z noclegiem kosztuje wtedy 1000 złotych. No ale to jest wtedy z noclegiem w tym hotelu, który wcale nie jest najniższego standardu, jak sobie sprawdziłem mhm. tam z ulotki ten hotel w internecie. Natomiast no, nie interesuje mnie to, bo trochę ten czas, ten listopad jest taki trochę. No nie, wolę jednak jak jest mhm. tak, jak klimat wiosenno-letni na konferencje Cieplejszy. tak, bo wtedy można gdzieś wyjść na zewnątrz, połazić, bo jest wtedy większa ta przestrzeń, nie tylko w budynku siedzisz. Także mhm. wtedy ten networking też trochę inaczej działa, mam wrażenie. No. Mm -hmm. A powiedz mi, a propos tego networkingu, jeszcze tak zachacz tylko już na koniec o to, czy rzeczywiście gdzieś tam udało Ci się nawiązywać gdzieś tam relacje, kontakt z takimi osobami, z którymi wcześniej nie miałeś okazji rozmawiać, czyli takie nowe znajomości nawiązywałeś rzeczywiście na, tym, na, na, na tych konferencjach, czy to w tym roku, czy w zeszłym roku, czy, czy raczej jednak trzymasz się tych swoich grupek, o których rozmawialiśmy? Ja generalnie nawiązuję kontakt, czyli niekoniecznie biorę info na LinkedInie czy coś takiego. Ale mhm. generalnie tak, rozmawiam z randomowymi osobami, w tym powiedzmy z prelegentami, którzy akurat siedzą przy stole i jedzą obiad. Ja siedzę obok nich, to potrafi wyjść na to, że zaczynam z nimi rozmawiać o czymś tam, prawda? Po angielsku czy mhm. coś w tym rodzaju. Mhm. Także no, to jest cały sens według mnie, prawda? Tutaj kontakt, kontakt jest może istotny, żeby go utrwalić. Przez jakiegoś Linkedina, czy maila, czy przez coś, jeżeli komuś zależy na pracy, na przykład. Żeby potencjalnie tak. na przykład do tej firmy, w której jestem prelegent, czy, czy inny programista, przejść sobie. Natomiast no, ja tego nie, nie potrzebuję, nie utrzymuję tego jakby w żaden sposób. Mm -hmm. Więc y, tylko żeby porozmawiać, żeby wymienić jakieś poglądy na temat, czy, czy prelekcji, którą prowadził ten człowiek, czy y, inna osoba prowadziła, i wtedy powiedzmy porozmawiać z tym innym y, członkiem y, widowni, tak? Mm -hmm, mm -hmm. No osoby tutaj, które mają taką naturę introwertyczną bardziej nie? i takie są zamknięte i czują jakąś tam blokadę społeczną czy w nawiązywaniu kontaktów, no to rzeczywiście gdzieś tam mają pewną barierę do przeskoczenia i muszą sobie gdzieś tam pewnie radzić z jakimiś problemami z otwarciem się i, i nawiązaniem tego kontaktu. Nie ukrywam, że te kilka lat temu, też kiedy ja byłem na Code Europe, ja byłem... Kurde, jak Kodiur był w Poznaniu, to chyba był 2018, ale dobrze pamiętam tą, 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 tą konferencję. To rzeczywiście jeszcze byłem na takim etapie, gdzie, gdzie bałem się. Może też to było związane z tym, że ja nie miałem zbyt dużego doświadczenia, no bo to było mhm. 6 lat temu, ja tam miałem 2-3 lata Expa. Więc jeszcze nie czułem się na tyle pewnie, żeby gdzieś tam te, te relacje nawiązywać, teraz by było pewnie też inaczej. Co też będę chciał pewnie w przyszłym roku przetestować, bo ja gdzieś tam też już w tym roku się nie wybieram raczej na, 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 na nic. Nic nie mam na celowniku, żeby czy obejrzeć, czy gdzieś pojechać. Ale w przyszłym roku mam nadzieję i myślę, że na pewno się pojawię na nie jednej a na. Na kilku. Chciałbym na pewno pojechać na InfoShare i spotkać się z, z Joinem, z którym oczywiście jest gdzieś tam współpraca na tym kanale, mm -hmm. bo, bo genialnie gdzieś tam mi się rozmawia i, i współpracuje z nimi. Chciałbym ich poznać osobiście i temat obgadać. Był pomysł, żeby się pojawić gdzieś na Just Join Games, które organizują w sierpniu, czy na takiej nazwijmy to w cudzysłowie olimpiadzie dla branży IT, ale nie było zbyt dużego zainteresowania u nas w społeczności, żeby się tam pojawić więc temat gdzieś tam odpuściliśmy sobie, ale może na konferencję w przyszłym roku gdzieś tam mhm. pojadę i, i piąteczkę z, z Michałem z, zbiję. No, to tyle. To bardzo Ci dziękuję, Łukasz, za, za rozmowę. Mam nadzieję, że, że będziemy się słyszeć za, za dwa tygodnie. Materiały będą wracać już na kanał. Mam nadzieję, że wszystko się będzie teraz stabilizować, ale wszystko małymi kroczkami. Zapraszamy Was na Spotify'a. Na pozostałych platformach podcastowych też powoli będą się pojawiać odcinki, czyli tam na, dla Apple'a i tak dalej. Będziemy starali się to wszystko wrzucać, ale wszystko w swoim. Czasie. To co, Łukasz, słyszymy się już niebawem. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Wam dziękuję, że, że nas słuchaliście. Jasne, także ja też Wam dziękuję.